Trasa, start jest w Toruniu przy ulicy Starotoruńskiej. To jest na wysokości uczelni Ojca Rydzyka. Następnie trasa numer 80 prosto do Bydgoszczy. Ulica Fordońska, ulica Wyszyńskiego, Modrzewiowa i meta i na stadionie. Lista jest jeszcze do czwartku rana otwarta. W tym dzisiaj zaglądałem po godziny na stronę, przeszło 1300 osób zapisanych. Potwierdzonych mamy około 800. Pan Sylwester Niebudek, promotor grupy kenijskiej. Do biegu maratońskiego zgłosiłem trzech zawodników. Joel Komen, który będzie debiutował w maratonie toruńskim, znaczy w ogóle będzie debiutował w swojej karierze sportowej właśnie tutaj w Toruniu. Ponadto pobiegnie również Julius Klimo, który dojedzie do Torunia. Oprócz tej czołówki tutaj kenijskiej przyjeżdża do nas tutaj grupa zawodników z Białorusi, z zeszłorocznym zwycięstwem Andrzejem Gordejewem. Z Ukrainy przyjeżdża mistrz Ukrainy Wiktor Sardudubcew. Za rekord maratonu jest 20 tysięcy złotych za pierwsze miejsce. Nasz maraton, nasze stowarzyszenie zbiera, daje część spisowego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Fundacji Ducha. Także z każdego spisowego będzie przekazana suma, która się uzbiera na ten sprzęt rehabilitacyjny.